po rozpoznaniu sprawy stopnictwa pana Grzegorza Dobrzyckiego o ochronie dóbr osobistych, które to powództwo zostały skierowane przeciwko panu Arkadiuszowi Sińskiemu, oddał powództwo i uznał, że brak jest podstaw do przypisania, do oceny, że pan pozwany naruszył dobra osobiste pana Powoda. W tekście Samorządowa Koalicja Pudzie Śląskiej, podpis Kowiszowski, raz przeciw świętej pamięci Marii i Michałowi Karczyńskim i regulatorem, które rozsyła drogą mailową, albowiem część twierdzeń tam zawartych nie dotyczy bezpośrednio pana Powoda, ponieważ dotyczy radnych, którzy mieli głosować przeciwko wnioskowi o nadanie imienia Rondy Budzie Śląskiej, upamiętnienia śmierci małżonków, ma pary prezydenckiej przez nadanie jednemu z Rondy Budzie Śląskiej imienia, że to dotyczyło radnych, natomiast w tym tekście nie znajdowało się stwierdzenie, że Powód naruszał statut Prawa i Sprawiedliwości i dopuścił się nieprawidłowości. Tak, gdzie Okręgowego Zjazdu Prawa i Sprawiedliwości w marcu 2012 roku, a zwrot, który również w tym tekście, który miał być w tym tekście, który był w tym tekście, a który również nie podobał się panu Powodowi, a mianowicie stwierdzenie, że miał się posługiwać bolszewickimi metodami totalitarnego nadzoru, jest dopuszczalny w ramach krytyki, a poza tym jest to takie retoryczne stwierdzenie. Sąd tutaj się powołał na orzecznictwo Trybunału, które dopuszcza w różnych tekstach posługiwanie się właśnie takimi elementami przesady, ironii. W związku z tym uznał, że ponieważ obie osoby, że partner jest osobą publiczną, to tym bardziej ten tekst nie może naruszać, nie może naruszać jego dóbr osobistych. Z tym wyrokiem nie zgodził się pan. Proszę bardzo. Zresztą ja oczywiście podtrzymuję złożoną wniosek i apelację. Nie chciałbym powielać argumentów mniej przedstawionych i zarzutów mniej zawartych. Przesądu, ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jeden fakt. Fakt, że pan poseł nie jest radnym w kontekście tego artykułu nie może powodować, że jego dobra osobiste tymi twierdzeniami nie zostały naruszone. Ja zwracam uwagę, że w sposób bezpośredni w samym tekście Powód, opisując jakby te działania, opisując grupę radnych, posługiwał się wprost określeniem klub radnych posła Dobrzyckiego z imienia i nazwiska bardzo często w tekście. To powoduje, Powód jest osobą publiczną i w związku z tym to w prosty sposób wiąże te działania z jego osobą i te dobra w konsekwencji w naszej ocenie narusza. Przysądu, trudno się również zgodzić z tym, by posługiwanie się określeniem bolszewickich metodach totalitarnego nadzoru było figurą retoryczną bądź dopuszczalną ironią. To jest w naszej ocenie sądu przesada, która no niestety prowadzi do takiej brutalizacji tego naszego życia publicznego, które w tej chwili obserwujemy. Mamy świadomość, jaki to był system, jak bardzo zbrodniczy i trudno te działania opisane przez Powoda w ten sposób nazywać. Co zresztą z naszej perspektywy również istotne, to kwestia ustalenia stanu faktycznego w zakresie treści
treści tego maila. W tym zakresie w naszej ocenie w pierwszej instancji nie rozpoznaliśmy tej sprawy, dlatego że uznał, że treść tego maila nie zawierała określonych pierwotnych fragmentów. Tymczasem było dokładnie na odwrót, co wynika wprost nawet z treści nagrania z rozprawy, co zostało wskazane precyzyjnie w apelacji. Konsekwencje przez sądu, te elementy również powinny być przez sąd zbadane i ocenione, co w naszej ocenie uzasadnia apelację. Dziękuję. Się będzie apelacja. Wysoki Sądzie, jeżeli chodzi o odniesienie się do tego, co strona powodowa zawarła w swojej wypowiedzi, to chciałbym tylko odnieść się do jednej nieprawdziwej tutaj tezy, że nie jest uzasadnione używanie sformułowania klub radny posła Tobiszowskiego, ponieważ ten poseł, będąc powodem całego absorbowania Wysokiego Sądu, stoi na czele struktury tej partii w mieście i w okręgu katowickim i wszelkie przedstawicielstwa polityczne, czy to radnych w poszczególnych miastach tego okręgu wyborczym, czy to na szczeblu gminnym, czy na szczeblu sejmiku samorządowego, no, są w bezpośredniej zależności politycznej od tego posła i jak najbardziej tutaj jest zasadne i wynikające wprost ze statutu, jak mógł pana pełnomocnika tutaj poinformować, bo mam ze sobą statut partii, mówi wprost, że ci radni, którzy zostali radnymi z listy danej partii, w tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości, nie mogą sobie prowadzić niezależnej zupełnie polityki, oni są związani i to bardzo mocno statutem partii PiS i stąd szefostwo struktur tej partii w mieście, w którym ci radni pełnią swoje funkcje publiczne, jest ewidentne i tutaj co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. A i jeszcze taką ogólną uwagę pozwolę sobie Wysoki Sądzie zawrzeć, która była też w pismach procesowych zawarta, że ten spór osoby nieznanej, jakoś lokalnie sobie działającej, tak jak ja, i osoby publicznej, która, jak wiemy, dodatkowo jest teraz liderem listy wyborczej w Katowicach Prawa i Sprawiedliwości, to cały czas mieliśmy takie wrażenie, że coraz modyfikowane treści pozwu przez stronę powodową, zmierzające do tego, żeby jak mniejsza dotkliwość była dla pozwanego, ewentualnie przy przeprowadzonym procesie, osiągnęła jeden cel, żeby to była nauczka, że posła można owszem wybrać, ale krytykować to już nie. I stąd mam takie przykre podejrzenie, że całe przedsięwzięcie absorbowania Wysokiego Sądu zmierza do takiego narzędziowego postawienia wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej, że innych ewentualnie przyszłych krytykujących wobec tego posła też użyć tego straszaka, że jak chcecie krytykować, to pamiętajcie, że był taki Siński z Rudy Śląskiej, który też sobie wydawało mu się, że można krytykować osobę publicznie wybraną i publicznie funkcjonującą. I tutaj są te moje obawy, że proces może zmierzać do tego, żeby Wysoki Sąd wykorzystać dla potrzeb politycznych posła na Sejm. Dziękuję bardzo. A proszę powiedzieć jeszcze, tutaj w apelacji jest wniosek o dopuszczenie dowodu z maila i treści załącznika do tego maila, który teraz został dołączony. To strona powodowa zawarła. Apelacji, proszę. Czy to strona powodowa znaczy, bo myśmy nie załączali nic. Ja nie wiem, o czym w tej chwili mówimy. Strona powodowa wniosła apelację. Tak. I w apelacji złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z treści załącznika do maila z 29 marca 2013 roku, z którego ma wynikać, że tam znalazły się w tym mailu treści dotyczące zarzutu naruszania statutu partii przez pana i zarzutania, że doszło do nieprawidłowości na zjeździe. To znaczy, może było... Bo ten załącznik... Tak, ja wiem, ale jeżeli to dotyczy zjazdu partii w marcu 2012 roku, to
Wysoki Sądzie, gdyby była taka możliwość, ja bym to udowodnił, mam dokumenty świadczące o tym, nastąpiło... Sąd nie dopatrzył się w treści maila, który był załączony do odpowiedzi na pozew i w oparciu o który pełnomocnik powoda sprecyzował swoje roszczenie w oparciu o treść tego maila, nie dopatrzył się tych zarzutów. Okazało się, że ten mail był dołączony bez załącznika. Pan pełnomocnik w tej chwili wnosi, żeby sąd dopuścił dowód z tego załącznika. Z którego miałoby wynikać, że takie treści rzeczywiście w tym mailu się znalazły, zwłaszcza że jak się podnosi w apelacji, pan miał na rozprawie przyznać, że ten mail jest treść maila, który pan wysyłał, jest identyczny z treścią artykułu, który się ukazał w tych dwóch gazetach, o których mowa w pozwie. I pytanie brzmi, jakie jest moje zdanie na ten temat? No ja uważam, że jeżeli jest, mówimy o prawdziwym wydarzeniu, to miało miejsce w marcu 2012 roku, o którym tutaj mówimy, i tam doszło do, nie tylko do naruszenia, ale do rażącego naruszenia statutu partii i ja uważam, że to powinno być dołączone, bo to jest mowa o faktach. Czyli treść tego maila, mógłbym zobaczyć pan rozsyłał, tak proszę zobaczyć. Nie dostał pan z apelacją? To był załącznik do apelacji. Czy ten załącznik odpowiada treści? Artykuł, który ukazały się w gazecie Śląskiej i w gazecie Warszawskiej? Nie. Jest dużo przedmniejszy ten z gazet. To bo to jest relacja z wydarzeniach na wodze zawodowej. Ten mail, Wysoki Sądzie, jest takim... Czyli ten mail, który pan dołączył do odpowiedzi na pozew, to jest mail, który został przedrukowany przez gazety, tak? Ktoś spowodował to, ustaliliśmy, że to jest moja treść, ale nie mój artykuł, bo ja żadnych relacji z tymi gazetami nie miałem. I w całości, jeżeli chodzi o ustosunkowanie się do treści apelacji, to ja chciałem podtrzymać swoją odpowiedź pozwanego na apelację powoda, że całą treść podtrzymuję złożoną w styczniu tego roku. I tutaj odnośnie tego, to tylko mogę powiedzieć, że tam była obszerna relacja z sesji Rady Miasta z pokazaniem zdjęć osób publicznych radnych, którzy głosowali za, którzy głosowali przeciw. Była taka moja na gorąco relacja z wydarzenia publicznego. I pokazanie mu treści załącznika do apelacji oświadczeń. Jeżeli to ktoś nie odpowiada treści artykułu, który ukazał się w gazecie Śląskiej i Warszawskiej. Czy pan nosi oddalę na pracy, tak? Tak jest. Ja zarządzam pięknie przerwy nad wnioskiem dowodowym. Co pan jeszcze? Tak? Nie tak drogę, jeśli chodzi o ten wniosek dowodowy. Tak? Pozwany twierdzi, że ta treść maila nie jest tożsama. W sumie ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. W treści maila jest wpisane, jest taka rubryczka dołącz. To jest lista załączników, które razem z tym mailem były rozpowszechnione. I treść tych załączników, no między innymi jest w naszym wniosku dowodowym. Z tych załączników to są wszystkie elementy tego artykułu prasowego, który się pojawił. Wszystkie bez problemu. Panie mecenasie, zmiana wniosku była. Opiera się na tym treści maila, tak, który był załączony do odpowiedzi na pozew. Tak. Zresztą to wynikało z tego, że pozwany do autorstwa tego artykułu prasowego się nie przyznał. My nie mamy środków prawnych, które nam pozwalają na ustalenie treści autora materiału prasowego, dlatego że on naprawdę to anonimowość. W związku z tym, że treść tego maila razem z załącznikami jest tożsama z treścią materiału opublikowanego w obu gazetach,
są też na wniosek został w ten sposób przeformułowane. Natomiast przy sądzie ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, na kwestię tego bezpośredniości naruszenia dóbr osobistych w powodach. Już z samej wypowiedzi dzisiaj na sprawie wynika, że taki był tak naprawdę cel. Była krytyka powoda. Nie radny, tylko powoda. I tak ten artykuł w sposób inteligentny został przygotowany i opublikowany. Natomiast to nie oznacza, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych. Dobrze. Czyli nad wnioskiem dowodowym są się zastanowić, zarządzam proszę jeszcze. Dzisiaj miała miejsce rozprawa apelacyjna, którą napisał poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Tobiszowski, kandydujący z miejsca numer 1 w okręgu katowickim. I Grzegorz Tobiszowski, poseł PiS-u, nie zgadza się z poniesioną porażką w grudniu ubiegłego roku 2014, gdzie sąd w całości odrzucił jego pozew, który miał doprowadzić do ukarania mnie za to, że ośmieliłem się napisać krytyczne słowa wobec posła Tobiszowskiego, że nie robił nic przez 3 lata dla upamiętnienia pary prezydenckiej Marii Lecha Kaczyńskich. I poseł uznał, że opisywanie zachowań radnych, którzy go wspierali, czyli radnych Rudy Śląskiej z partii PO PiS RAŚ, i taka koalicja do tego głosowania tych trzech partii spowodowała, że wniosek 11 radnych o nazwanie Ronda im. Marii Lecha Kaczyńskich został odrzucony. I relacja, opis, który jak głosował i przez kogo był kierowany, jak na przykład radni każdej partii muszą się liczyć ze zdaniem partii, do której należą. Tak samo i spośród 4 radnych PiS-u w Rudzie Śląskiej 3 wykonało zalecenie szefa struktur PiS-u w Rudzie Śląskiej w okręgu katowickim, czyli Grzegorza Tobiszowskiego, więc słowa krytyczne do odrzucenia tej patriotycznej uchwały, propozycji słusznie były skierowane do posła Tobiszowskiego. On uznał, że krytyka Grzegorza Tobiszowskiego, posła na Sejm, narusza jego dobra osobiste. Oczywiście on, z tego wynikałoby, że można pana posła wybrać, można na niego głos oddać w poprzednich wyborach tych, ale krytykować absolutnie nie. I w moim przekonaniu poseł Grzegorz Tobiszowski, lider listy Prawa i Sprawiedliwości w obecnych wyborach do Sejmu, chce ten proces wykorzystać narzędziowo do celów politycznych, żeby mnie ukarać jako krytykującego posła i innych ewentualnych wątpiących w jego działalność publiczną, czy krytykujących, mających krytyczne zdanie, straszyć tym, że jeżeli chcecie krytykować i ponieść konsekwencje, tak jak Arkadiusz Ściński z Rudy Śląskiej, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej, który przecież ja tutaj nie robiłem żadnych własnych inicjatyw, tylko to środowisko patriotyczne wnosiło do samorządu miasta w 2013 roku, żeby tak nazwać rondo. I nie mieliśmy żadnych tutaj powodów, żeby kogokolwiek krzywdzić, tylko skrzywdzonych, zabitych uczcić. A poseł partii, która tak wiele słów patriotycznych używa, wydawało się, że to będzie sprawa automatyczna, że poseł PiS Grzegorz Tobiszowski po usłyszeniu, że Klub Gazety Polskiej w Rudzie Śląskiej poprosił, zwrócił się do samorządu miasta o nazwanie ronda im. Marii Lecha Kaczyńskich, że on entuzjastycznie poprze, a on nie był zainteresowany poparciem, z pominięciem jego inicjatywy, jego roli. On chyba cierpi na ten kompleks, że nie ma żadnej patriotycznej inicjatywy w mieście, w regionie, w okręgu, gdzie ja bym nie uczestniczył. Albo współinicjuję, albo jestem sam inicjatorem. I tutaj jakieś pewnie względy ambicjonalne spowodowały, że szlachetną, patriotyczną inicjatywę wniesioną przez Klub Gazety Polskiej w Rudzie Śląskiej poseł odczytał, że jest to negatywne i zorganizował większość radnych, żeby to odrzucili, a później opisywanie tego wydarzenia w mailach
spowodowało no, zinterpretowanie tego, że dobra osobiste posła PiS zostały naruszone. No to teraz można by zadać pytanie, jakie są dobra osobiste? Dobrem powinno być to, co w ślubowaniu, że ma przestrzegać prawa, że ma konstytucji, ma działać dla dobra państwa, narodu, lokalnych społeczności. A lokalna społeczność miała taką inicjatywę i poseł uznał, że ta inicjatywa jest czymś, co należy zahamować, a krytykę jego działań należy po prostu wnieść do sądu, żeby przyszli krytycy już bardzo się obawiali i nie ośmielali się krytykować nieomylnych działań pana posła, który od jesieni zobaczymy, jak będzie jeszcze członkiem rządu, czego mu życzę. Czy wówczas podwójnie nie będzie można go krytykować, bo jako poseł jest zakaz krytyki jego działań publicznych, ale już jako członek rządu, to ja nie wiem, być może już nie będzie używał czy składał pozwę do sądu, tylko może będzie wysyłał służby specjalne, że krytykuje się nie tylko posła, ale członka rządu, więc przecież jak jest tak wrażliwy... Jak wygrają wybory. Jak jest tak wrażliwy, to przecież niech zmieni pracę. Ta praca publiczna, bycie posłem, senatorem, radnym, no wymaga jednak zmierzenia się z tym, że ktoś krytykuje. Ktoś może w dobrej wierze krytykuje, ktoś może w sposób manipulacyjny, ktoś nieuczciwie, ale tu była inicjatywa patriotyczna. Jak można krytykować mieszkańców miasta, z którego pan poseł pochodzi i rozstrzygać to na forum sądowym? Sąd musi się teraz w takiej sprawie wypadać w majestacie Rzeczypospolitej. Czy można krytykować posła, czy nie można? Bo poseł uważa, że naruszono moje dobra, a my uważamy, że dobrem ważniejszym od jego dóbr osobistych jest dobro wspólne lokalnej społeczności, czy dobro narodu. A poseł chyba ma inną definicję dbania o dobro wspólne. Dziękuję. Nie, bo ja mam spotkanie.